Kim jest i skąd pochodzi zmechanizowany wędrowiec, który odegrał kluczową rolę w trakcie War of the Spark? Czy to on może być kolejnym arcywrogiem Multiverse? Zapraszam na materiał, w którym opowiem Wam jego zadziwiającą historię, do tego stopnia pogmatwaną, że część tej opowieści została uznana nawet za niekanoniczną. Nie wiem, ile razy już o tym wspominałem, ale tak jak Magic kompletnie nie potrafi kreować protagonistów, tak kapitalnie radzi sobie z villanami. Sługi Bolasa to plejada świetnie zbudowanych postaci. Szalony Sarkan, Dovin Bahn, Targana z sprzecznościami Liliana i wreszcie mój ulubieniec Tezzeret, który myślę, że jeszcze nie raz i nie dwa nas zaskoczy. Skąd się wziął ten niebiesko-czarny rzemieślnik i jego przedziwne ramię z Ethereum? Pytanie jest skomplikowane, ale postaram się Wam na nie odpowiedzieć. A skomplikowane jest dlatego, że jest to kolejny przypadek, kiedy źródła są nieco sprzeczne. Mamy bowiem dwie historie. Szaloną opowieść opisaną w książce, która świetnie naszkicowała postać Tezzereta, ale fatalnie poradziła sobie z utrzymaniem spójności i sensu Multiverse. Oraz nieco prostszą historię opowiedzianą w komiksach i bardziej pasującą do późniejszych wydarzeń. Zamierzam opowiedzieć Wam obie. Obie bowiem te historie mają sporo części wspólnych, jak chociażby sam początek, zgodnie z którym Tezzeret urodził się na Alarze, a dokładniej na Esper. Nie znamy dokładnej daty, ale sądząc po tym, czego doświadczył, musiało to być jeszcze przed konfluksem. Jego rodzice zajmowali się zbieraniem odpadków i odzyskiwaniem z nich drobinek Ethereum. Ten magiczny metal definiował całą cywilizację Esper. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy podziemnego systemu jaskiń Tight Hollow, którzy ledwo wiązali koniec z końcem, gromadzili i handlowali najmniejszymi drobinami, żeby tylko przetrwać. Matka Tezzereta parała się również najstarszym z zawodów. Była jednak w takim wieku, że nie było wielu chętnych na jej usługi. Ojciec z kolei nie stronił od przemocy i nie należał do ludzi sympatycznych. Tezzeret był na tyle zbędnym elementem ich rodziny, że nikt nawet nie wysilił się na tyle, by nadać mu jakieś imię. Chłopak dorobił się swojego imienia, które w slangu Tight Hollow znaczy zaimprowizowana broń, dzięki temu, że poradził sobie ze starszymi chłopakami, którzy go prześladowali. Kiedy miał 7 lat, jego matka została dosłownie rozjechana przez powóz jednego z lokalnych guildmasterów. Oczywiście nikt nie poniósł żadnych konsekwencji, a Tezzeret poznał kolejną lekcję, która ukształtowała jego życie. Trzeba być silnym, by brać to, co się chce. Ci, którzy są słabi, nic nie znaczą. Na nieszczęście Tezzeret miał pewien talent, który zwał się rabdomancją, który pozwalał mu wykrywać złoża cennego metalu. Dzięki temu był w stanie zbierać go więcej i szybciej niż inni skrapersi. Całość jednak zabierał i sprzeniewierzał jego ojciec. To wtedy Tezzeret nauczył się ukrywać drzazgi i drobinki Ethereum w swoim własnym ciele i włosach. To było tak naprawdę jedyne, co było naprawdę jego. Dorastając w ten sposób, zaczął również wspinać się w różnej maści przestępczym świadku, nie cofając się przed niczym, a dzięki sprytowi i brutalności udało mu się zgromadzić ponad 200 gramów Ethereum, co jak na standardy Tight Hollow było ogromną kwotą. To, czego nie można by było odmówić, to ambicji. Dlatego, kiedy uznał, że nadszedł czas, Tezzeret opuścił slumsy i pod przybranym imieniem zaczął uczyć się jako czeladnik rzemieślnika, gdzie też przez kolejne 3 lata osiągnął mistrzostwo. Przez cały ten czas, korzystając ze swoich talentów, odkrywał i kradł kolejne fragmenty Ethereum, które następnie przeznaczył na opłacenie studiów w najwspanialszej instytucji w całym Esper, Gildii Mechanistów. Takie studia tradycyjnie powinny trwać 17 lat, ale Tezzeret zrobił je w 5, a dzięki nawykom z Tight Hollow, które nakazywały szanować mu każdą najdrobniejszą nawet drzazgę Ethereum, stał się dodatkowo rozpoznawalny i poważany. Przez cały ten czas nadal gromadził Ethereum, aż w końcu przeprowadził rytuał, który zamienił całe jego ramię w magiczny twór z Ethereum, który jest jego znakiem rozpoznawczym.
10-kilogramowa ręka mocy, nad którą mógł dodatkowo panować i korzystać z magii, była czymś imponującym. Ethereum często było wykorzystywane na Esper jako element ozdoby, statusu czy do wzmacniania kończyn, ale wymiana całej ręki w taki sposób była czymś niezwykłym, nawet jak na tutejsze standardy. To od razu nadało mu status mistrza, z którego za bardzo nie skorzystał, bo podobnie jak wcześniej opuścił ojca, Tide Hollow, swojego mistrza rzemieślnika, tak i opuścił gildię mechanistów, szukając więcej władzy. Udał się do jednego z najwspanialszych miast na Esper, Vectis, gdzie postanowił dołączyć do poszukiwaczy Kamrotu. Jeśli uważnie słuchaliście moich poprzednich odcinków, to możecie kojarzyć tę organizację jako komórkę Infinite Consortium i sił Bolasa, które destabilizowały Alarę, chcąc wzmocnić efekt konfluksu. Na tamtą chwilę jednak nikt o tym nie wiedział. Poszukiwacze byli cenioną i szanowaną organizacją, która miała znać sekret tworzenia Ethereum. Tezzeret podjął próbę dołączenia do Akademii, jednak by udowodnić, że jest tego wart, miał pokonać Silasa Rena, przedstawiciela jednej z najbardziej szanowanych rodzin na planie. I teraz kluczowa kwestia, która zadecydowała o tym, że książka nie jest do końca kanoniczna. Otóż Silas Ren posiadał zdolność określaną jako clockworking, a której logika jest zbyt powalona nawet jak na magicowe standardy. Otóż wyobraźcie sobie, że jest to dziedzina magii, która traktuje czas jak dodatkowy wymiar, w którym można się dość swobodnie poruszać, przenosząc się w czasie w przód, w tył, spowalniając go i przyspieszając. Wszystko zależeć miało jedynie od potęgi samego maga. Poruszanie się w czasie nie było niczym nowym, ale przypomnijcie sobie, ile kosztowało to Karna, a dla Urzy było wykonalne. A tu proszę. Cała pula magów, która w zasadzie może sobie robić co chce. W ten sposób w ogóle nic w multiwersji nie miało sensu, bo przecież czemu by nie cofnąć się do momentu powstania Ethereum i cała zagadka z głowy, albo rozbicia Alary na kawałki. Co by pomyślał nasz naczelny mag czasu Teferi? Co prawda książka na to nie wpadła, ale logika się mocno posypała. Mało tego, clockworking, jak się później okazało, pozwalał również na ściąganie rzeczy i istot z innych linii czasu w setkach wersji i wydań, doprowadzając do zapaści i zmian w tamtych uniwersach. Ot tak. Książka jest tak napisana, że ja w pewnym momencie przestałem nawet próbować zrozumieć, co się dzieje. Nie do końca w sumie wiadomo, czy to, co się wydarzyło, działo się w naszym multiwers, czy jakimś innym. Rozumiem dlatego, skąd pomysł na to, żeby nie brnąć w to dalej. Niezależnie jednak od spójności tej konkretnej umiejętności, Tezzeret przegrywa z Silasem i okazuje się nie być godzien tego, żeby dołączyć do Seekersów. A skoro tak, to nasz ambitny mag postanowił zakraść się w nocy i przekonać władze uczelni do siebie. To raczej nie był dobry pomysł. A przywódca organizacji, Amalet Panex, nie dał się przekonać i dodatkowo zasłużył sobie w ten sposób na śmierć z rąk Tezzereta, który nie darował mu komentarza o swoim statusie i pochodzeniu. Nikt jednak nie wiedział o tym, że zabójcą był sam Tezzeret, więc uszło mu to na sucho. Przez kolejne 3 lata starał się za wszelką cenę zasłużyć na członkostwo w bractwie. Ale nic z tego nie wychodziło. A kiedy Silas wspinał się po drabinie, on nadal nie zrobił nawet jeszcze pierwszego kroku. W końcu wściekł się i w nocy włamał ponownie do siedziby, pragnąc poznać sekret tworzenia Ethereum, który miał być przechowywany w specjalnym kodeksie. Dostał się do właściwej sali, znalazł kodeks i odkrył jego sekret. A sekretem były puste strony. Cały szacunek i pozycja, jaką wypracowali sobie poszukiwacze Kamrotu, to była jedna wielka mistyfikacja Bolasa. To był też moment, który doprowadził do odpalenia iskry wędrowca. Umysł Tezzereta zaliczył error i po resecie wylądował na Grixisie, gdzie wpadł w łapy i służbę Bolasa. Przez lata służył smoku, tworząc jednocześnie własne struktury w Infinite Consortium, aż w końcu zdradził go i korzystając z faktu, że mało kto był świadom istnienia samego Bolasa, przejął sporą część międzyplanarnej mafii. A zabawa w kotka i
smoka między tymi dwoma trwać miała 12 lat. Dalsze wydarzenia znamy już z historii Jace'a, którą wam opowiedziałem, streszczając Agents of Artifice. Tamta historia zakończyła się w zasadzie zmiażdżeniem przez Jace'a umysłu Tezzereta, którego pustą skorupę przekazał Bolasowi. I tu zaczynają się pojawiać poważne rozbieżności. Według obowiązującej wersji i komiksu Bolas poskładał do kupy umysł wędrowca, wytatuował mu swój symbol na czole, co miało być magicznym przypomnieniem i gwarantem tego, kto tu jest panem, i zaciągnął go ponownie na swoją służbę. Czarno-niebieski wędrowiec nie do końca chciał współpracować, ale ostatecznie dał się wysłać z misją obserwowania nowej Phyrexii. Tam został zaszczepiony przeciwko Phyrexis, dzięki czemu nie zdziczał. Został doprowadzony do niebieskiego pretora Jingi Taxiasa i zaczął piąć się w phyrexiańskiej hierarchii, ostatecznie stając się prawą ręką ojca maszyn, obok Glisy i Geta. Ewidentnie próbował przejąć władzę nad planem i maczał palce w wydarzeniach, jakie miały tam miejsce. Jak wam jednak opowiem w jednym z kolejnych odcinków, tam się działy różne dziwne rzeczy. Nie jest jednak do końca jasne, jak, dlaczego i czy w ogóle mu się cokolwiek udało. Jego wątek kontynuowany jest dopiero później na Kaladeszu, już zupełnie inaczej. Wątek składania umysłu Tezzereta z powrotem do kupy jest dużo bardziej rozbudowany w książce Test of Metal, którą osobiście uważam za moje top 3 najbardziej popapranych magicowych książek, a pod tym względem poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. A mimo to podoba mi się ta część historii i uważam, że warto o niej pamiętać. Szkoda tylko, że później Jace, Liliana i sam Tezzeret ignorują fakty i wydarzenia, jakie tam miały miejsce, co też samo w sobie jest ciekawe. Ale po kolei. A otóż Bolas, jak już zapanował na nowo nad Tezzeretem, wysłał go z misją odnalezienia sekretów Sfinksa Crucjusa, który miał być legendarnym wędrowcem i pierwszym twórcą, czy raczej wynalazcą Ethereum. Crucjus zaczął na Esper i to tam również udał się Tezzeret. Próbował dostać się do jednej ze swoich skrytek, ale okazało się, że była pusta, a na dodatek zawierała pułapkę, której autorem musiał być nikt inny jak Jace. Przygotował się na starcie i pojmał Jace'a oraz Baltris. Jak się okazuje, piromantka miała nieco wyprany przez Jace'a mózg i służyła teraz jemu, będąc dużo bardziej szczęśliwa niż wcześniej na służbie Tezzereta. A sam Jace z braku laku stał się nowym szefem komórki Infinite Consortium, którą wcześniej zarządzał Tezzeret. I może nie stosował równie bezwzględnych metod, ale nadal była to organizacja w dużej mierze oparta o przestępczość. Mając pod kontrolą dwójkę walkerów, postanowił przechytrzyć Bolasa, ale zanim się wziął za temat na poważnie, chciał wyjaśnić sobie kilka rzeczy z Silasem Wrennem, a przy okazji porozmawiać z najwspanialszą Sphinx na Esper, która, jak głosiła legenda, znała i była dość blisko z samym Cruciusem. Sharum the Hegemon dała mu dwie zagadki, które miała otrzymać od samego Cruciusa. Pierwsza zaprowadziła ten dziwny zespół do kryształowego labiryntu. Ten już był szturmowany przez tysiące zombie. Zombie to nekromancja, nekromancja to nekromantki. Czyli Liliana Vess. Już wcześniej próbowała spenetrować labirynt, stosując metody siłowe, licząc, że któremuś z setek tysięcy zombie w końcu się uda. Od Lily dowiadują się też, że Silas Wren już tu był i zamierzał rozpracować zagadkę jako pierwszy. I tu okazuje się, że nasz gniewny, ambitny i nieco szalony Tezzeret po przebudowie przez Bolasa stał się mniej skłonny do poddawania emocjom. Jest dużo stabilniejszy i zdolny do większej przebiegłości. Wymyślił więc, że wstrzyknie sobie proszek sangritu, który miał być jedną ze składowych Ethereum. Sangrit to ponoć skamieniała krew smoka, który zginął w walce, a która dostępna była jedynie na dżundzie, który nie był jeszcze wtedy znany mieszkańcom Esper. Efekt tego zastrzyku jest piorunujący, bo pozwala Tezzeretowi oszukać Clockworkingującego Silasa Wrena i go zdekapitować. Co oczywiście go nie zabiło, pozwoliło natomiast wykorzystać jego głowę jako narzędzie przewidywania przyszłości i odkrycia drogi w labiryncie do celu. W jego sercu znajdował się kolejny Sphinx, Kemuel, syn Sharum i Cruciusa. Strzeże on przejścia do kieszonkowego planu poza czasem, planu, który jest w całości z Ethereum, a na wyspie w jego centrum znajduje się pomnik Cruciusa,
który możliwe, że jest nim samym. Ale jako, że mamy do czynienia ze sfinksami, to nie może być za łatwo. Warunkiem wejścia do planu z Ethereum jest wyrzeczenie się przez Tethereta tego, po co tam idzie, czyli chyba Ethereum i jego tajemnice. Kemuel zdaje się znać też wszystkie możliwe linie czasu i informuje Tethereta, że ten cel udaje mu się tylko w kilku spośród 10 tysięcy możliwości. Motyw znany z Avengersów. W jakiś sposób udaje mu się jednak sprostać zadaniu, co miało mu zająć miesiące albo i nawet lata. No i jeśli sądziliście, że do tej pory było dziwnie, to zapraszam na finał absurdu. Przejście Tethereta na wyspę zdaje się otwierać również wrota dla Bolasa, który przenosi się tam chcąc przejąć władzę nad Ethereum. Tylko że nasz wędrowiec z ręką z Ethereum wszystko sobie zaplanował i z pomocą Baltris, Jace'a i Liliany próbuje uwolnić się spod kontroli Smoka. Nawet nie bardzo potrafię opisać, co dzieje się w książce, ponieważ w tym momencie zarówno Bolas, jak i Tethered stają się super mocni i nasyłają na siebie kopie Bolasów i Lilian z innych linii czasu. Dodatkowo wszyscy mają na siebie haki, intrygi w intrygach, poprzedzane intrygami, a sieczka Bolasów z Bolasami opróżnia wszystkie linie czasu z najpotężniejszego Elder Dragona ever. Ostatecznie wygląda jednak na to, że Tethered zwycięża. Tylko że nie. Bo ten Bolas był jedynie konstruktem z many i dlatego był taki durny i dał się oszukać. Prawdziwy Bolas nie dałby się tak zmanipulować i rzeczywiście nie dał. Kiedy Tethered, przekonany o swoim sukcesie, postanawia ruszyć dalej, będąc sam sobie sterem, żaglem i okrętem, zostaje szybko zrewidowany przez prawdziwego Bolasa, który ponownie przejmuje stery i teraz już pokonanego i skruszonego, lojalnego sługę wysyła na Mirrodin, czyli New Phyrexia. Trudne to było do strawienia, szczególnie, że ostatecznie właściwie nawet nie poznajemy sekretu tego kieszonkowego planu, a losy Cruciusa pozostają nieznane. Nie ma to większego znaczenia w całościowej historii intrygi Bolasa czy losów Jace'a i Liliany. To jest też ostatni moment, w którym słyszymy o Baltris, która nie wierzy ani Jace'owi, ani Tethered'owi i odchodzi. Autor Agents of Artifice myślał, że zabił ją w poprzedniej książce, a jeśli Test of Metal nie jest kanoniczny, może faktycznie tak było, ale znowuż furtka pozostaje otwarta. Kto wie, może jeszcze kiedyś o niej usłyszymy. Nie zmienia to faktu, że Tethered stał się jednym z najsilniejszych sług Bolasa i wspierał jego działania aż do samego końca War of the Spark, kiedy to wyzwolił się spod jego kontroli. Mając wiedzę, zasoby i znajomości, może się okazać nowym zagrożeniem, po którym jeszcze zatęsknimy za niewinnym Elder Spellem Bolasa. Bardzo jestem ciekaw, gdzie się czai i kiedy przyjdzie nam znowu o nim usłyszeć. Raczej nie na Kamigawie. New Capenna też nie pasuje. Może więc Dominaria, a może serial? Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia za tydzień.